Również w sobotę 17 września w Parku Potulickich na rodziny z dziećmi czekał piknik zorganizowany przez Powiat Pruszkowski, Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie i Hufiec ZHP Pruszków. Piknik rodzinny realizowany jest w ramach kampanii społecznej na rzecz przeciwdziania przemocy w rodzinie pod tytułem Kopiuj w klej, pokaż mi ten lepszy świat. Przede wszystkim zadaniem tej kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, ale celem głównym kampanii jest przede wszystkim podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat skutków, jakie rodzi stosowanie przemocy, także powielanie złych wzorców, negatywnych wzorców zachowań w przyszłości, a także osłabienie więzi i relacji w rodzinie. Na gości pikniku czekało wiele atrakcji. Pruszkowscy harcerze przygotowali strefę dla miłośników gier planszowych, prezentowali pierwszą pomoc medyczną i wybijali pamiątkowe przypinki. Maluchy chętnie korzystały z dmuchańca ośmiornicy, basenu z kulkami i przejażdżek kucykiem. Nieco starsze dzieci próbowały swoich sił w konkurencjach sprawnościowo-ruchowych. Zespół Ośrodków Wsparcia udzielał konsultacji i rozdawał koszulki z hasłem przyświecającym wydarzeniu. W ramach kampanii także nagraliśmy autorski teledysk na rzecz właśnie pokazania tych skutków negatywnych wzorców, ale i pozytywnych, tak? Co dają pozytywne wzorce dziecku w przyszłości, że człowiek jest bardziej odważny, bardziej pewny siebie, tak? Jeżeli wzrasta w rodzinie pełnej miłości, bliskości. Dzięki sprzyjającej pogodzie mieszkańcy Pruszkowa chętnie skorzystali z propozycji organizatorów. Piknik miał na celu stworzyć grunt do prawidłowych relacji i ukazać pozytywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną.